Przy mikrofonie Paweł Kmiecik, gościem dnia Radia Zawiercie we wtorek, 24 listopada. Jest sympatycznie się uśmiechając, uśmiechający do mnie i do wszystkich odbiorców, miło żłągiewka, radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze. No to najpierw oczywiście, żeby się tradycji stało zadość. Bardzo serdecznie zapraszam pana prezydenta Zawiercia Łukasza Konalskiego. Bardzo serdecznie zapraszam panią Justynę Miszczyk, zastępcę prezydenta Zawiercia. Bardzo serdecznie zapraszam pana Jakuba Kosonia, młodzieżowego zastępcę prezydenta Zawiercia i panią Beatę HW. Przepraszam, że w tej kolejności, następnym razem się poprawię, przewodniczącą Rady Miejskiej w Zawierciu. Tak. Klasyczek. Że tak no, powiem, mam, ja, ja mam nadzieję, że to kiedyś jednak nastąpi, że nie będę musiał zapraszać, że któraś z tych osób przyjmie zaproszenie, ale może się uda. Panie radny, zacznijmy od protestów. Były cztery w Zageliu protesty protesty kobiet i mężczyzn, ja dodaję, no bo tam mężczyźni także byli. Pierwszy, myślę, że taki, jak wszyscy mówili, jakiego w Zageliu nikt od lat nie widział kilka tysięcy osób trudno powiedzieć ile, ale tłumy nieprzebrane jakich 3000 dokładnie. Jakich dawno nie było w Zawierciu. Drugi i trzeci też były dość spore, kilkaset czy może nawet więcej niż kilkaset, ale mniej liczne niż ten pierwszy. No i czwarty ostatni to tam było kilkadziesiąt osób. Mhm. Pan na wszystkich protestach był. No to najpierw takie może pytanie po co pan tam był? Panie redaktorze, z całym szacunkiem uważam, że troszeczkę niewłaściwe pytanie. Po co? Po to, żeby bronić wolności kobiet, ale na samym początku też powiem, że te protesty, nie tylko w zawierciu oczywiście, ale w całej Polsce przemieniły się w protesty generalne. Oczywiście sprawa aborcji była tutaj punktem kulminacyjnym. Ale te protesty przerodziły się w strajk generalny przeciwko władzy. Więc ja, jak zarówno większość osób, zresztą też z dużą ilością miałem o, tą okazję porozmawiać na tych protestach, w obronie wolności. Wolności i kobiet, ale też każdego obywatela. To było niewłaściwe pytanie, Pana zdaniem. No to jakie jest właściwe pytanie? Jak Pan powie, to ja zadam. <gry> Znaczy myślę, że tutaj pan jest od zadawania pytań. No ja wiem, ale chcę panu dać możliwość zadania właściwego pytania. E, uważam, że powinno być bardziej e, konkretne. Tak, każdy, to trzeba też powiedzieć wprost, każdy tam był e, z innego powodu. Tak jak powiedziałem, e, sprawa aborcji to był punkt kulminacyjny, ale każdy później był tam, e, z, miał indywidualny powód. E, każdy jest zdenerwowany na władzę z innego powodu. Ja i tak jestem pełen podziwu, że te protesty narodziły się tak późno, e, ponieważ e, obywatele buntowali się już wcześniej. Ale jestem bardzo zadowolony, że w ogóle ludzie odważyli się, tym bardziej w tym czasie wyjść na ulicę. Jestem z nich naprawdę dumny. Pan też, będąc wśród tłumu, krzyczał, żeby się nie bać pis, albo żeby wychodzić? Delikatnie mówiąc? Tak, oczywiście, ale trzeba zaznaczyć, że z, oczywiście z, z, z pełną uwagą na obostrzenia. Maseczki. Ale to mówi pan o krzyku, z, biorąc nie. pod uwagę obostrzenia? Krzyczał pan z obostrzeniami zgodnie? Nie, nie, nie. Chodzi, chodzi o, to, o obecność, żeby... chodzi, tak, obecność. Chodzi o obecność, żeby jak najbardziej brać udział w protestach, strajkować, bo jest przeciwko czemu, ale zważać na te obostrzenia, nosić maseczki, jeśli na to pozwala zachować dystans. To są ważne sprawy. Jak pan myśli, dlaczego to tak przygasło, jeśli chodzi o zainteresowanie, patrząc na liczebność w tych kolejnych protestach, no i to, że już od jakiegoś czasu w ogóle w zawierciu nie są organizowane protesty? Mam rozumieć, że to pytanie typowo o zawiercie. Tak, tak. O Zawierciu. Yy, ja Chociaż też... w, no, w innych miastach Polski, myślę, tylko w tych największych są jeszcze, choć pewnie mniej liczne, yy, protesty, no ale w Zawierciu nie ma już w ogóle obecnie. Znaczy tak, po poniedziałkowym proteście yy, zaplanowaliśmy dwa następne, w środę i w piątek. Yy, I na każdym z tych protestów mówiliśmy, zapraszamy w piątek o godzinie przykładowo 18. Fontanna Miejska. I wtedy też ludzie wiedzieli, wiadomo, poczta pantoflowa jest najskuteczniejsza, jest o wiele bardziej skuteczna niż wydarzenia na Facebooku. Po czym zaplanowaliśmy jeszcze jeden protest, ale no, który niestety nie przyniósł takiej frekwencji, jakiej oczekiwaliśmy, chociaż też nie oczekiwaliśmy dużej frekwencji. Uważam, że i tak byłem zadowolony, że te 70 osób, ze względu na to, że promocja była słaba, wiadomo, bo już nie informowaliśmy wprost do tłumu o tym, że następny będzie, tylko to już szło drogą internetową. No i pogoda. Pogoda rzeczywiście nie dopisała. Straszny mróz. Ręce przemarzały do mikrofonu, przynajmniej mi patrząc na to, jak biorący udział w proteście byli ubrani. Też im nie było łatwo, ale jestem zadowolony, że te kilkadziesiąt, kilkadziesiąt osób wtedy i tak przybyło. Internetowo to też rozpowszechniało się chyba, nawet jeśli chodzi o pierwszy czy pierwsze protesty. A co do Auli, to myślę, że. Czy to było wiadomo, cały że, czas pierwszy, było że pierwszy protest będzie takim, mówiąc kolokwialnie, boom. E, tak, sprawa e, jakby nie patrzeć świeża, głośna, e, uderzająca w każdego Polaka. Jak pan myśli, dlaczego. Tak, ta liczba no nie tylko w Zawierciu, choć też spada, czy ludzi, którzy są na przykład antypisem, tak mówiąc ogólnie nie podoba się język protestu, czy może odechciewa się, może to jest naturalne, że zawsze po pierwszym boom później spada zainteresowanie i to było nieuniknione, czy może jakieś jeszcze inne. Przyczyny tutaj zaistniały? Panie redaktorze, z pewnością znalazły się osoby, które uważały, że jeśli były już na jednym proteście, to można powiedzieć, że spełnili swój obowiązek i tyle wystarczyło. Na 100% takie osoby się znajdą, ale to też powtarzałem już na tym ostatnim proteście, że zawiercie z specyficznym miastem i trzeba tego bardzo pilnować, żeby te protesty miały taką cykliczność. Niestety, no po tych trzech protestach się to wszystko już po części znudziło, po części, tak jak powiedziałem wcześniej, ludzie już uważali, że swój obowiązek spełnili. Jest to przykre, ale nie dla mnie. Ja uważam, że ludzie i tak, którzy mieli protestować, protestowali, chociaż to było te 70 osób, to i tak protestowali. Patrząc na frekwencję przez cały tydzień, to i tak była ona bardzo wysoka. Takie jest moje zdanie, i ogólnie, patrząc już teraz z perspektywy tych dwóch tygodni po protestach, jestem z nich bardzo zadowolony. Myśli Pan, że jeszcze ponownie wybuchnie ten, ta aktywność społeczna? Myślę, że jak najbardziej tak. I wtedy już będzie to też, nie znaczy to nie będzie już protest kobiet, tylko będzie to już tak, jak jest zaplanowany na najbliższą sobotę w Warszawie strajk generalny. A zawiercie y, mało co strajkować w strajku generalnym, mówiąc tak też kolokwialnie, y, bo sprawa kopalni. No właśnie, na tym ostatnim proteście pojawił się taki y, motyw, y, żeby połączyć protesty, tak? tak? Jeśli dobrze pamiętam, czyli proszę się śmiało napić wody, ja w tym czasie będę pytać, y, połączyć protest przeciwko kopalni i protest y, kobiet. Myśli pan, że to, y, to się uda? A jeśli tak, to kiedy? Do wszystkiego potrzebni są ludzie, panie redaktorze, a uważam, że zaangażowanie jest duże, więc pierwsze rozmowy mogę powiedzieć. Tyle mogę powiedzieć oficjalnie, że trwają, ale absolutnie jeszcze data, ani przybliżony plan na te protesty nie są jeszcze ustalone. A myśli pan, że te dwa wątki tematyczne, czyli kopalnia i. Zaostrzenie, czy bardziej, może wyrok Trybunału Konstytucyjnego, tak mówiąc opisowo, to jest jeden mianownik, który zjednoczy ludzi. Nie będzie tak, że jedni poszliby na jeden protest, jeden temat, ale już by nie poszli na inny i vice versa, i później może się okazać, że na Takim wspólnym na przykład będzie konflikt, albo po prostu nie przyjdzie część Panie osób. Panie redaktorze, ja uważam, że nie tylko tych dwóch tematów, do tego dochodzą jeszcze przedsiębiorcy, do tego dochodzą jeszcze rolnicy. Tych podmiotów można znaleźć bardzo dużo. Przede wszystkim trzeba tym ludziom uświadomić. Którzy na przykład by nie chcieli przyjść, chcieliby przyjść na protest przeciwko kopalni, ale nie chcieliby przyjść na protest przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, że to nie jest tak, że to jest połączenie tych wszystkich protestów. To jest tak naprawdę złączenie protestów w jeden strajk generalny, w którym każdy ma taki sam interes. Trzeba też ludziom uświadomić to, że to nie jest, że po tych strajkach, jeśli one się przy, przyniosą nam korzyści. To, że wszystko już będzie, mówiąc kolokwialnie, super, że wszystko się załagodzi i, i będziemy mogli wrócić do tej społecznej normalności. Absolutnie nie. Wtedy, po tych strajkach, czeka nas prawdziwa praca nad, że tak powiem, unormowaniem tego wszystkiego. Dopiero wtedy. I trzeba to tym ludziom uświadomić, że protesty to jest tak naprawdę zapalnik. Ważne jest to, co jest dopiero później. Jak chce pan tych ludzi uświadamiać? Rozmową, panie redaktorze, przede wszystkim rozmową. Absolutnie nie wulgarnymi hasłami albo jakimiś niewłaściwymi argumentami. Trzeba rozmową spotkać się, myślę, że z każdym przedstawicielem i porozmawiać na temat takiego strajku powiedział pan, że absolutnie nie wulgarnymi hasłami, więc y, dopytam o to, to w takim razie przy kolejnym albo inaczej, przy tych poprzednich uważa pan, że to były złe hasła, żeby się nie bać pisu, żeby wychodzić wy... y, 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 kropeczki albo gwiazdki, y -y. albo y, nie chciałby pan, żeby takie rzeczy były mówione przy następnych? Y -y. Panie redaktorze, każdy jest wolność słowa, każdy mógł wykrzyczeć, co tylko mu się podoba. Jeśli jedna osoba zaczęła krzyczeć coś wulgarnego, inne osoby to podłapały, to krzyczał, krzyczało to pustrajku i to była normalna rzecz i to są rzeczy nieuniknione. Ja namawiałem ludzi, żeby jednak od niektórych wulgaryzmów stronić, ponieważ uważam, że niektóre hasła były niskie, a niektóre wiadomo, jak te osiem gwiazdek są już. Można powiedzieć, udeptane przez inne miasta te hasła. Krzyczeli je już wcześniej. Ale nie można się ludziom dziwić, absolutnie nie można się ludziom dziwić za to, co się dzieje w państwie. Absolutnie nie jestem zdziwiony, że ludzie wychodzili i nie mieli żadnych skrupułów, żeby te hasła wykrzykiwać. Nie myśli pan, że to może spowodować później takie dyskusje polityczne, że jedna strona politycznego sporu powie: Ja ciebie, <laughs> a ja ciebie. Jeszcze bardziej. Ale w jakim sensie strona konfliktu? No na przykład PiS i PO, tak w skrócie mówiąc. Chodzi właściwie, myślę, że jeśli... My byliśmy tego świadkiem, panie redaktorze, już dużo wcześniej, no, kiedy może prezes nie, PiS wychodził. nieoficjalnie, nie używając tak no, oczywiście często... Oczywiście no wulgaryzmu, na tyle poszanowali e, polski parlament, że tych wulgaryzmów w, w Sejmie nie było, ale nazywanie opozycji hołotą e, lub kanaliami, e, to też nie jest przejaw e, wysokiej kultury politycznej. Jak Polska 2050 będzie u władzy, to będzie inaczej? Znaczy Polska 2050 to jest stowarzyszenie. Przy władzy, jeśli już ma być, to będzie to partia, której nazwy jeszcze nie opublikowano. A jak pan myśli, kiedy będzie opublikowana? A to już niestety takich informacji dostępu do tego nie mam. Przyjdziesz, Monchołownia, do zawiercia? Yy, to też myślę, że to jest pytanie do lidera zawiercia. A nie do mnie. No, myślę, że pan jako działacz byłoby na naprawdę wyśmienicie, trochę. gdyby przyjechał. Będę też o to walczył. Naprawdę słuchanie jego wypowiedzi to jest miód na uszy. Jest przede wszystkim nie politykiem, a obywatelem, i takie jest moje zdanie. I tutaj w zawierciu jest dużo jego elektoratu, i mógłby ściągnąć tutaj. Parę na przykład ciekawych, właśnie ludzi. Ja mam takie wrażenie, że tak może jeszcze być postrzegany przez młodych ludzi, jak pan, jako nie polityk, tylko obywatel, działacz. Ale kiedy doszłoby, że byłby u jakiejś władzy, to chyba by się może skończyło już, skończyłaby się możliwość mówienia, że to nie polityk. Tak samo jak Cookies kiedyś był muzykiem, tylko ale jak już został częścią establishmentu, czy próbował zostać tą częścią, to, to tak się wydaje, że ten cały kapitał, który zresztą co jakiś czas wybucha, jeśli chodzi o trzecią drogę, o jakąś nową partię, która nie musi być ani pisem, ani PO, tylko jakąś inną opcją, która jest zdroworozsądkowa. To po jakimś czasie okazuje się, że pokładane nadzieje jednak nie były tak długotrwałe, jak miały być, i nic z tego nie wynika. Myśli Pan, że Polska 2050 to też taki będzie los jak za jakiś czas? No, Pan zaprzeczy zapewne, bo cóż Pan ma innego mówić. Panie redaktorze, nawet jeśli nie miałbym zaprzeczyć, to ja nie mogę nic więcej powiedzieć, jeśli jeszcze nie jest utworzona partia. Na razie jest utworzone stowarzyszenie, które ma charakter typowo wolontariacki. I stronie od polityki. Więcej na ten temat będzie można powiedzieć po utworzeniu partii, po wydaniu pierwszych postulatów. Na, na, nawet nie wiadomo, czy one będą zbliżone do postulatów e, Szymona Hołownika, kiedy kandydował na prezydenta, czy to będą zupełnie inne postulaty. E, nic e, nie wiadomo, ponieważ jeszcze te informacje nie są opublikowane, a dostęp do nich ma e, mała grupa osób. To teraz zejdźmy na ziemię, to znaczy tę ziemię lokalną. Już wyłącznie temat bardzo nam bliski. Kopalnia, dokładnie mówiąc, decyzja ministra. Już trochę o ten temat poruszyliśmy przy być może połączonym proteście razem z protestem kobiet, ale jednak kwestia kopalni, czy tej decyzji ministra. Tak wydaje się, że o tyle jest i ciekawa w znaczeniu politycznym, że do tej pory chyba wszyscy samorządowcy, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że rząd Platformy Obywatelskiej w 2010 roku wprowadził te, czy podjął decyzję o koncesji na poszukiwanie złóż cynku i ołowiu. Teraz przed wyborami jeszcze słyszeliśmy jak Samorządowcy politycy PiSu mówili, że są za mieszkańcami i takiej decyzji nie będą podejmowali, jednak ta decyzja została podjęta. No i pytanie, jak pan myśli, co teraz i tak w kwestii bardziej globalnej, czyli czy skoro i IPO wygląda na to, że kopalni popierają, to czy jest ona niestety dla nas, mieszkańców, nieuchronna, bo gdzież znajdziemy poparcia, no chyba, że Polska 2050 zostanie nową władzą kiedyś i tej kopalni nie poprze, no i kiedy mamy protestować, bo teraz nawet tego się nie da robić. To prawda, nie ukrywam, że na protestowanie przyszedł nam najgorszy czas czas pandemii, kiedy koronawirus szaleje i jest to ciężki czas do strajkowania, ale absolutnie nie uważam, że kopalnia jest nieuchronna dla nas. Ziemia Powiatu Zawierciańskiego należy do nas, a nie do nich. I trzeba to powiedzieć otwarcie no ale należy do Polski. A ale Polska władzą... nie należy do nich, panie redaktorze. No musielibyśmy zostać jakąś enklawą, nie wiem, wydzielić się, zostać obszarem innego kraju w, w Polsce. No to, to trochę chyba abstrakcja jednak, no należymy do Polski. Znaczy, ale Polska nie należy do rządzących, nie należy do do Platformy, o to mi chodziło. No w tym znaczeniu, jeśli że nie jest własnością... Jeśli mieszkańcy powiatu zawierciańskiego nie zgadzają się... Ale podejmuje decyzję. Ale mamy na tą decyzję realny wpływ. Myśli pan? Oczywiście. A jaki mamy teraz wpływ? Nie zostaje nam nic innego niż protestować, uświadamiać co kolejne osoby. Przykre jest to, że niektóre osoby w zawierciu nadal nie zdają sobie sprawy z tego, jaka to jest ważna rzecz budowa kopalni. Niektórzy nawet jeszcze nie wiedzą, że. Coś takiego, jakieś takie plany w ogóle są? Istnieją. Jest to przykre, ale w tym właśnie jest zadanie każdego świadomego mieszkańca powiatu aby każdą taką osobę uświadomić. I uświadomić ją przede wszystkim też z konsekwencjami budowy tej kopalni. Nie myśli pan, że to wszystko się rozejdzie po kościach, bo teraz pandemia. Nie wolno się gromadzić. Może to potrwać jeszcze wiele tygodni. W tym czasie dowiedzieliśmy się tutaj na poziomie lokalnym, że ten sam pis w znaczeniu partii nie mówi o osobach. No, tutaj oczywiście są frakcje, są różne odłamy, osoby, czasem zresztą jak w każdej partii, zwalczające się siły. No, ale jednak z jednej strony PiS mówił przez wiele miesięcy, że kopalni mówimy nie, teraz jednak kopalni mówimy tak, więc to na razie nie mamy więcej wyborami. możliwości działania, odwoływania się do kogo. No, i przez kilka tygodni, może najbliższych, jak będziemy musieli dalej w domach siedzieć, to trochę to zobojętnieje wszystkim i za kilka tygodni czy miesięcy okaże się, że nawet jak już, jak już protestować można, to niekoniecznie będziemy chcieli to robić. Dlatego to jest nasze zadanie najważniejsze na najbliższy czas, nie pozwolić o tym, żeby to zobojętniało. Nie nasze, możemy do tego dopuścić. Nasze zadanie to znaczy? Nasze wspólne, w sensie pana o, i moje? Czy? Oczywiście, między innymi każdego mieszkańca yy, zawiercia. Ale to trochę górnolotne słowa, może tak zejdźmy na ziemię, czy bardziej sprowadźmy to do konkretów, co to znaczy? Będzie pan chodził po ulicy i mówił, żeby pamiętać o kopalni czy coś innego, donizuje no, trochę. No przede wszystkim, panie redaktorze, uważam, że to, co powiedziałem wcześniej, każdego mieszkańca zawiercia, który nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji budowy kopalni, trzeba w tym uświadomić. Przede wszystkim w tych konsekwencjach. I uważam, że najskuteczniejszą, ale też najłatwiejszą drogą do tego będzie zorganizowanie protestu. Mam nadzieję, że Stowarzyszenie Nie dla Kopalni w już podjęło w tym jakieś kroki. Ja chętnie, tak jak to miało miejsce w, z tego chyba, co pamiętam, w październiku poprzedniego roku, był protest przeciwko kopalni. Przed wyborami parlamentarnymi. To nawet było kilka. Ten taki jeden był największy, to chyba był październik z tego, co kojarzę. Brałem w nim udział, zresztą wtedy jeszcze jako radny nieistniejącej już Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie. I uważam, że powinniśmy to ten protest ponowić. W tym jakie zagadnienia będziemy poruszali, chyba nie, powiem, nie wspomniałem o tym, że przydałoby się też podsumować trochę może dwa lata kadencji, ale zanim do tego przejdziemy, to pan będzie miał chwilę jeszcze na namysł kadencji i Rady Powiatu i Starostwa, właściwie bardziej jednak na poziomie miasta, czyli prezydent i Rada Miejska, ale zanim do tego, to jeszcze słów kilka o bocianowcy i RDF, ja że tak nieładnie wrzucę to do jednego tematycznego. Worka, jak pan myśli, czy najemcy bocianówki będą musieli się wyprowadzić? Mam nadzieję, że nie. Z tego, co się doinformowałem, to okres najmu kończy się pod koniec tego miesiąca. Pod koniec listopada, dokładnie. No to zostało im kilka dni, bo to poniedziałek 30 listopada to ostatnie dzień miesiąca. Dokładnie mają tydzień. Nie wiem na czym stanęło przygotowanie projektu, czy ten projekt jest przygotowany. No, w skrócie mówiąc, trochę o tyle się to w mediach uciszyło, że sami najemcy woleli wykonać tę rówczą robotę, którą. Miasto też miasto od nich oczekiwało, przygotowali wizualizację, później mieli projekt przygotowywać. Na razie, chyba nawet w poniedziałek 23 listopada, miało być spotkanie. Jak tylko się dowiemy, poinformujemy natychmiast. A RDF? W RDF-ie mam zdanie, można powiedzieć, podzielone. Uważam, że inicjatywa jako ekologiczna jest bardzo dobra. Problem będzie na pewno dla mieszkańców zawiercia. Wszyscy widzimy, jak wygląda sytuacja na drogach w zawierciu. Mają zostać sprowadzone wtedy 100 ton odpadów. 100 tysięcy 100 ton odpadów. No tak. Dokładnie mówiąc, to 85, 80 ma być sprowadzone 80, z zewnątrz, tak. bo mm. 20 będzie zawiercie, ale czy tak, czy tak, to jest 80 tysięcy ton odpadów, które będzie tirami do tego zawiercia zwożone. Co będzie skutkowało e, ogromnymi korkami, zniszczeniem e, i tak w ciężkim stanie zawierciańskich dróg e, oraz e, unoszącymi się spalinami z tych ciężarówek. No mówią, że to kilkanaście samochodów na dobę, czyli wychodzi tam po jedną na godzinę, czy mniej więcej. No do, więcej dobrze, możemy powiedzieć że, do że jest, też dużo jeździ. możemy powiedzieć, że to jest kilkanaście ciężarówek w, z odpadami do zawiercia, tylko też trzeba powiedzieć, że potem z tymi odpadami już przerobionymi, tym paliwem alternatywnym, te ciężarówki będą musiały również wyjechać z zawiercia, ponieważ mają dostać dostarczone do zabrza z tego, co kojarzę. No tak, najpewniej tak, bo firma Fordum ma też elektrociepłownię w Zabrzu. Myśli pan, że to będzie ekologiczne, rzeczywiście LDF? Z tego, co starałem się pogłębić ten temat, to ludzie uważają, że to jest jedna z nadziei ekologicznych dla Polski, te paliwa alternatywne. Inicjatywa dobra, ale trzeba powiedzieć wprost, że zawiercie może dużo na tym nie skorzystać. Ale ludzie, którzy? Mieszkańcy zawiercia? tak. No bo dość dużo osób wyraziło sprzeciw, chyba. Około tysiąca było podpisów sprzeciwiających się tej inwestycji. No nawet więcej. No, ja słyszałem od około tysiącu, nie znam dokładnej liczby. No zresztą też procedowanie przy tym było dość ciekawe, bo najpierw Podjęto uchwałę, czy bardziej zaproponował prezydent uchwałę Ladzie Miejskiej, żeby zamienić się na działki pomiędzy ZGK a miastem, a później na jednej z tych działek, która dotyczyła zamiany z początku 2020 roku, okazało się, że powstanie instalacja do produkcji paliwa z odpadów RDF, a tak swoją drogą pewnie pan też zresztą śledzi media i wie, że najpierw był raport o oddziaływaniu na środowisko zamówiony przez ZGK, później konferencja prasowa 18 września, 2 października konsultacje między innymi powieszone na drzewie i no i teraz na razie czekamy co dalej. No to temat jeszcze jeden ważny, jak pan ocenia te dwa lata po wyborach samorządowych? Panie redaktorze, to były, w mojej opinii, ciekawe na pewno w życiu miasta dwa lata. Czy dobre, czy nie? Każdy powinien tutaj mieć swoją opinię. Patrząc na działania młodzieżowe, bo myślę, że w tym temacie mogę się najwięcej wypowiedzieć. Nawiązując też do mojego poprzedniego wywiadu. Działanie Zawierciańskiego Forum Młodzieży i to jest uważam na duży minus. Jeśli chodzi o tą już dwuletnią prezydenturę Łukasza Konarskiego, to jest na pewno na minus. Ja od siebie, tak jak mówię, to jest moja opinia i każdy może się z nią zgodzić, lub nie, ale również stwarzanie pozornego wizerunku miasta. Między innymi napis teraz postawiony przed Mokiem. Dla mnie kompletnie irracjonalna inicjatywa. Ee, zakup e, lampek e, ozdób właściwie świątecznych, bo to nie tylko lampki za, za 145 tysięcy. Pra, nawet prawie 146, bo 145 chyba 900 ileś. Dokładnie. E, dużo to właśnie takich e, irracjonalnych e, inicjatyw. E, nawiązując e, do bocianówki. E, Zarzucano też brak, z tego co wiem, jak potem miała miejsce nadzwyczajna sesja, z tego co czytałem, to zarzucali, oczywiście pana prezydenta na niej nie było, ale pani wiceprezydent zarzucała, że w tej Bocianówce się już nic nie dzieje, nie ma takich typowych eventów, wydarzeń kulturalno-integracyjnych. To nie rozumiem, dlaczego na przykład miasto nie, nie, nie mogło wesprzeć finansowo. I udzielić jakiś rad najemcom bocianówki, aby takie wydarzenie zorganizowali. W zamian za to organizowali na przykład granie w bramie, czyli dla mnie kompletny niewypał. Zresztą y, takie zdanie podziela też większość mieszkańców Zawiercia. Powiedział pan, że w, w ciągu tych dwóch lat, na przykład Zawiercienskie Forum Młodzieży, na minus tak mniej więcej parafrazując pana słowa, to znaczy co, powstanie ZFM to? Znaczy to złażeń, nie czy? powstanie i samą inicjatywę po tym, jak Rada Młodzieżowa została e, zawieszone zostały tak właściwie. mówiąc zawieszona bezterminowo, jak znaczy. dokładnie. Mówiąc w pełni poprawnie, zawieszona bezterminowo, e, to powstanie zawierciańskiego forum młodzieży jak najbardziej na plus, ale kierowanie nim i wspieranie tej młodzieży. Absolutnie na minus, i tutaj jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem w poprzednim wywiadzie: że absolutnie nie wyobrażam sobie tego, a jednak to się stało, że zawierciańska młodzież należąca do forum jest proszona o to, aby na ulicy Marszałkowskiej skrobać ściany. Dla mnie to jest nie do pomyślenia, a w ciągu ostatnich miesięcy to była jedyna inicjatywa, z którą e, można powiedzieć, zwróciło się miasto do forum. No, ale może powinniśmy się cieszyć, że młodych się zaprzęga, to chyba mniej więcej podobnie mówiłem ostatnio, mm -hmm. młodych Dokładnie się zaprzęga tak. do, do, do działań jakichś, no, co, co, co w czasie pandemii można by innego robić? Czy znaczy, To działanie było mniej więcej w okresie wakacyjnym, więc można było wyjść z wieloma innymi i ciekawszymi. I typowo młodzieżowymi inicjatywami. Myślę, że miasto ma takich pracowników, którzy, których zadaniem m.in. mogłoby być to skrobanie ścian, mówiąc oczywiście troszeczkę tak ostro, ale na pewno nie jest to zadanie młodzieży, a tym bardziej członków Zawierciańskiego Forum Młodzieży. To czym się powinien Zawierciański, czym się powinno Zawierciańskie Forum Młodzieży zajmować, Pana zdaniem? E... Panie redaktorze, to jest temat obszerny i mogę powiedzieć tyle. Przede wszystkim uważam, że błędem było to, aby mógł do forum wejść każdy. Uważam, że na Radę Młodzieżową miałem o wiele lepszy pomysł, czyli żeby było w Radzie Młodzieżowej 21 22, jakoś tak to było. Nie pamiętam dokładnej liczby. To jest około 21-22 radnych. Wiadomo, z każdej szkoły. Ale za to e, ci, którzy na przykład kandydowali, ale niestety nie uzyskali mandatu, albo osoby, które e, jednak nie czują się dobrze w wyborach, ale chciałyby działać na rzecz miasta, utworzenie e, otwartej e, komisji e, charytatywno-wolontariackiej do której mógłby, na, na którego spotkania każdy mógłby przyjść i zlecać tam różne działania wolontariackie, charytatywne. Tych tak naprawdę zadań takich charytatywnych w mieście jest bardzo dużo i w każdym można pomóc. A nie w przypadku forum przyjmowanie każdego, chwalenie się, że jest 100, ile to już teraz, nawet już tego się nie da dokładnie zliczyć, 150 członków, z czego prężnie działa... Kilku, góra kilkunastu i są właśnie wykorzystywani do tego typu działań, jak skrobanie ścian na Marszałkowskim. Dla mnie, panie redaktorze, to jest paradoks. Nie mówi pan tego z zazdrości, na przykład? Absolutnie nie. Czemu miałbym? Z zazdrości, że na przykład to pan nie jest przewodniczącym zawiecie, Zawiecieńskiego Forum Młodzieży. No ale absolutnie na to stanowisko. Yy, nie starałem się o to stanowisko. I... A to było staranie się, czy... Znaczy nie starałem nominacji. się, nawet nie, miałem, nawet nie miałem możliwości się starać, ponieważ to nie, ja, nie, nie było wyborów na przewodniczącego. To pan prezydent sobie ustalił przewodniczącego. E, troszkę jego postać moim zdaniem koloryzując, ponieważ Bartka Jastrzębia znam od kilku lat i wiem czym się zajmuje. Jest strażakiem i naprawdę dumne stanowisko. Znaczy można inaczej, źle powiedziałem. Ludzie mogą być dumni z niego, że się właśnie tym zajmuje. No, dobrze pan powiedział. No jest dumne to stanowisko jest... i można być dumnym z tego. Można być z tego dumnym, ale, pan, prezyd ale, pan, ale, pan, ale pan prezydent powiedział też, że zajął się organizacją wielu imprez typowo integracyjno-młodzieżowych, co jest Absolutną nieprawdą, ponieważ pan Jastrząb nigdy się czymś takim nie zajmował. Pomagał, rzeczywiście pomagał, bo jeszcze organizowaliśmy Wieczory Młodych Talentów, więc absolutnie nie zarzucam panu Jastrzębiowi braku pomocy, ale na pewno nie organizował żadnych imprez. No ale wiadomo, pan prezydent musiał jakoś uargumentować swój wybór, zrobił tak, ja się z tym nie zgodziłem, nie zgodziłem się z samą postacią przewodniczącego, tylko z tym, jak został wybrany. Nie dość, że całe forum zostało wybrane bez zasad demokracji, to jeszcze przewodniczący tego forum został wybrany bez zasad demokracji. No, dla mnie to jest troszeczkę nie do pomyślenia, ale tak się właśnie w zawierciu stało. Nie myśli pan, że to jest to, co pan mówi, poniekąd trochę efektem tego, że jak się, jak władza próbuje zaktywizować młodzież. To później się okazuje, że na przykład przeciwnicy też będą próbowali może zaktywizować młodzież, albo okaże się, że w młodzieży się stworzy frakcja, bo jedna będzie za tą zaktywizowaną przez władzę, a druga nie. No i generalnie koniec końców, później to na przykład, że wy, którzy może bylibyście teraz świetnymi kolegami, gdybyście nie byli w żaden sposób zaangażowani w działalność, która jest na pograniczu polityki, albo wprost w obszarze polityki to to wszystko powoduje podział i podziały wśród młodych. Dlatego panie redaktorze, z takich działań młodzieżowych jest bardzo proste wyjście, mianowicie pierwszy i najważniejszy zapis w regulaminie, że organ doradczy taki jak młodzieżowa rada miasta zawiercie Powinna być w pełni apolityczna i apartyjna, i wtedy do działań takiej rady młodzieżowej wprowadza się autonomię. Przewodniczącym powinien zostać lider, rzeczywisty lider z pomysłem. I wtedy nie ma nawet szans na to, że jakieś podziały by się wkradły. Oczywiście, podziały, jeśli by się wkradły takie, że na przykład ktoś się zgadza z tym projektem, a ktoś nie, bardzo dobrze, bo wtedy wywiązuje się rozmowa i dyskusja, co jest. Bardzo istotne na tym poziomie i właśnie tak się buduje młodzieżowy samorząd, bo potem młodzież, mówię to też na swoim przykładzie, uczy się rozmawiać, uczy się dyskutować, uczy się argumentować swoje zdanie i może iść z tym dalej. I potem przez właśnie takie działania my możemy się stanąć stać pełnoświadomymi obywatelami w przyszłości. No to jeszcze tak podsumowując, to co, jeśli chodzi o dwa lata i w mieście, i w powiecie już tak łącząc więcej plusów czy więcej minusów? W mojej opinii, jak na razie więcej, więcej zdecydowanie więcej minusów. Mówiąc o ogólnym działanie, już pomijając krytykę na pana prezydenta, to mówiąc o ogólnym działaniu, uważam, że na minus. No to. Dlaczego jeszcze o tym? Bo, bo o mieście zaczął pan mówić, chociaż właściwie była mowa, czy głównie o młodzieży rozmawialiśmy, a przecież to nie tylko to ważne jest. Znaczy, nie ukrywam, że dla mnie jest myślę, że najważniejsze. Więc w tym akurat aspekcie mogę się wypowiedzieć najwięcej, dlatego to robię, ale mówiąc o ogóle działania władz miasta, czy to władzy wykonawczej, czy uchwałodawczej to dla mnie na minus. Między innymi sprawa Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie, sprawa Bocianówki, sprawa, sprawa kopalni akurat to absolutnie samorządowcy nie są niczemu winni. W sprawach, jeśli chodzi o te świeże sprawy, napis, ozdoby świąteczne, ulica Marszałkowska, to jest akurat moja subiektywna opinia, uważam, że to jest ożywianie trupa. Takie jest moje zdanie, i wiem, że dużo osób się pewnie ze mną nie zgodzi, ale takie mam zdanie i nie ukrywam jakby się z tym. Ja znam tak pan jakichś młodych ludzi, kolegów, koleżanki z Marszałkowskiej? Y, tak. I oni tak samo mówią o tym? Oni, oni mówią nawet nie tyle, że im się to nie podoba. Oni mówią więcej, że jak ja im mówię, słuchaj, bo tak naprawdę mieszkasz na tej ulicy i na tą ulicę zostało, w, do tej ulicy zostało włożone 14 milionów. On mówi, że tego nie widać. A przechodzi tędy codziennie rano i wieczorem. Mieszka na tej ulicy. Nie widać tego. No to dużo zdrowia. Do zobaczenia za miesiąc. Mam taką nadzieję. To bez objawowości, chociaż miałem tak nie mówić, ale cały czas mnie kusi jednak, żeby to wspomnieć. Dużo zdrowia, do zobaczenia. Państwa i moim gościem był pan Miłosz Łągiewka, radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.